Cześć, z tej strony pedagog Michalina i dzisiaj opowiem Wam historię 16-letniej Jessiki Watson, która opłynęła samotnie całą kulę ziemską. Dlaczego o niej będziemy mówili na kanale pedagogicznym? Bo Jessica Watson ma dysleksję i w ogóle się tego nie wstydzi. Zapraszam! Kim jest Jessica Watson? Urodziła się 18 maja w 1993 roku w Queensland w Australii i jest australijską żeglarką, która jako najmłodsza osoba na świecie opłynęła cały świat. Miała wówczas 16 lat i do portu w Australii dopłynęła na 3 dni przed swoimi 17 urodzinami. Przepłynęła samotnie 38 tysięcy kilometrów samotnie w ciągu 210 dni na swoim różowym, pięknym pokładzie, który miał 10 metrów. Jessica otrzymała oficjalny tytuł Młodej Australijki Roku i była, bądź wciąż jest, inspiracją i motywacją dla wielu młodych osób, którzy chcą spełniać swoje marzenia, ale także dla konkretnie tej grupy, jakimi są żeglarze. Natomiast ten kanał nie będzie dotyczył żeglarstwa, a będzie, chcę Wam opowiedzieć o tym, że Jessica Watson stanowi także ogromną inspirację i reprezentację dla osób z dysleksją. Jessica Watson bardzo często i chętnie mówi o swojej diagnozie dysleksji i w ogóle o objawach, które jej towarzyszą w ciągu całego życia, a są związane z dysleksją. Cała jej historia jest pokazana w filmie Siła Ducha, który jest dostępny na Netflixie i miał swoją premierę dosłownie chwilę temu. Jessica na pytanie, czym dla niej jest dysleksja, odpowiada w jednym z wywiadów, że jest to inny sposób myślenia i jest to dla niej dobra rzecz. Jednak czy zawsze była? No niekoniecznie. Wypowiada się także na temat swojego dzieciństwa i diagnozy, bo została dość wcześnie zdiagnozowana jako osoba z dysleksją. Już na tym początkowym etapie uczenia się miała ogromne trudności w nauce czytania i pisania. Nie była w stanie zapamiętać liter alfabetu, czy wyrecytować krótkiego wiersza. Ja oczywiście tutaj cytuję słowa samej Jessiki. Jessica opowiada też o systemie wsparcia, jakie otrzymała w tamtym czasie i była to dla niej jej mama. Jej mama bardzo wspierała córkę w tych początkowych etapach trudności, jakie doświadczała w związku z dysleksją i wspólnie czytały. W filmie właśnie Siła Ducha na Netflixie jest też taki fajny fragment, w którym mama wraz z córką razem czytają i dziewczynka stara się gdzieś tam zdanie po zdaniu czytać. Mama jej podpowiada, jaką metodą może to robić, czyli podkreślać jakieś wyrazy. I jedna z tych książek, która je zafascynowała, to była właśnie książka dotycząca historii innego żeglarza, który opłynął samodzielnie świat. W jednym z wywiadów Jessica mówi o tym, że to jest właśnie dość ironiczne, że z jednej strony tak bała się książek i nie chciała ich czytać, a to właśnie w książce znalazła i nazwała swoje marzenie. I to dzięki niej, tej książce, mogła w ogóle je spełnić. Inna kwestia, że na dzień dzisiejszy Jessica jest autorką dwóch własnych książek. Czy dysleksja była dla niej przeszkodą w zrealizowaniu własnego marzenia? Jeden z artykułów właśnie w ten sposób opisywał jakby całą podróż Jessiki. Czyli oprócz tego, że musiała się mierzyć z wieloma przeciwnościami, jakie na morzu miały miejsce, to jeszcze z dysleksją. W filmie jest też taki fragment, gdzie Jessica myli współrzędne, myli ich odczytanie. W związku z tym praktycznie zderza się z ogromnym statkiem. Gdzieś tam było bardzo blisko, a mogłoby się to skończyć tragicznie. I jej trener mówi właśnie, że, jest taki fajny fragment w tym filmie, i mówi, że Jessica, nie możesz dać się swojej dysleksji. No właśnie, Jessica jest świadoma swoich trudności, świadoma
pewnych barier, które ma, ale jest też bardzo zdeterminowana i ma też techniki i wiedzę, jak te trudności pokonać. Co też jest pokazane w filmie. Jedną z metod, którą ona stosuje podczas czytania, robienia notatek, były z pewnością takie metody wizualne. Ona korzystała z wielu kolorowych podkreślaczy podczas czytania i robienia notatek, ale robiła też takie graficzne mapy właśnie myśli. W filmie jest też taki dość wymowny fragment, w którym mała Jessica oznajmia rodzicom, że planuje opłynąć samotnie cały świat i zaczyna już gdzieś tam zbierać pieniądze na kursy, przygotowania, ale obiecuje, że każdą godzinę żeglowania będzie też tyle samo czasu spędzała na czytaniu, a to oznacza ogromną ilość czasu czytania. Tak ironicznie mówiąc, że to już było po prostu dla niej ogromne, ogromne poświęcenie, że tak bardzo chciała jednak pływać z tymi żaglówkami, że była w stanie też nawet czytać. Dlaczego uważam, że film Siła Ducha jest fenomenalnym i przełomowym filmem dla dyslektyków i na temat dyslektyków? No, jak wiecie, ja średnio lubię to sformułowanie, ale już też zwrócono mi uwagę, że nie dla wszystkich jest ono w takim ujęciu pejoratywnym. Więc wiecie dlaczego? Dlatego, że ten film nie jest o dysleksji. I to jest jego ogromną, ogromną zaletą. Ten film jest o dziewczynie, o Jessice, która ma dysleksję. Ale ta dysleksja przecież nie jest najważniejszym aspektem jej życia. Dysleksja po prostu jej towarzyszy. Czasami ją motywuje do tego, żeby czytać więcej. Czasami jej przeszkadza, żeby odczytać współrzędne. Czasami daje jej inny styl myślenia i przychodzą jej do głowy rozwiązania. Bo dokładnie jest tak samo w życiu. Dysleksja jest gdzieś obok. Jest częścią tej osoby, częścią tożsamości. Wiecie, fajnie jest posłuchać, że Winston Churchill miał dysleksję, może Einstein, Agatha Christie, Walt Disney i tak dalej, i tak dalej. Jednak są to osoby bardzo, bardzo odległe. Natomiast taka osoba, jaką jest Jessica Watson, to normalna dziewczyna, ona tak sama siebie określa, która spełnia marzenia, przekuwa je w cele i która ma dysleksję i się jej nie wstydzi. Tyle. To tak naprawdę jest fantastyczna reprezentacja dla osób z dysleksją. Moim zdaniem o wiele lepsza niż Winston Churchill czy Einstein. Drodzy dyslektycy, pamiętajcie, że łódka Jessiki obróciła się 7 razy. 7 razy do góry nogami. Raz nawet była 15 metrów pod wodą. Ale wyszła z tego cała. Zrealizowała swój cel, zrealizowała swoje marzenia. I tego Wam życzę. Kończymy już ten film. Mam nadzieję, że taka inna forma też Wam się podobała. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, do zostawiania komentarzy, czy może znacie inne filmy, które opowiadają w jakimś stopniu o dysleksji, mogą być inspirujące. Zapraszam też do mnie na Instagram, na Facebooka. Tam jest trochę więcej codziennych też pedagogicznych treści. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.